ale... No nie no. Ktoś, kto to wygra, to jest koniec świata, nie? Ja pierdzielę, widzę, jak nagle czat ożył, nie? Odpaliłem, były otwarte, zamknięte klapy, tak se na czacie tam, okej, fajnie gada i nagle otwarło klapy i cały czat, kurwa, płomienie i tak dalej, nie? Bo ja cały czas tutaj sprawdzam, co piszecie. Dużo jeszcze? 10 sekund. 10 sekund? To poczekajcie sekundkę, zróbmy to po kolei. Ja odkładam telefon, wydrukowało się wszystko. Odkładam telefon, wciągam te słuchawki i teraz pytanie, co zrobić z tą bransoletką, nie? Ściągnę chyba. Lewą ręką, ja? Ja jestem tak przywiązany do tego. Dobra, teraz tak. Temat bluzy. Nic widać tam. Nic. To są tylko i wyłącznie moje tatuaże. Nic pod nimi. Podciągam do góry. Ta jest nieistotna, no bo jej tam nie będzie, skoro jest na niej bransoletka. Ja jestem przesądny, jeśli o nią chodzi. Naprawdę, przepraszam. Podciągam, nie? Nic. Słuchawki do kontaktu, z których w końcu nie korzystałem, sznurki od bluzy. I teraz tak, chodźcie tu jeszcze. Zobaczcie, wszystkie numery są inne. Jakby przechodzimy już do losowania CS-a, więc chcę zabezpieczyć na każdą możliwą stronę. Nie? Wszystkie numery są inne. Teraz wielu z was widzi numery, które ma na telefonie, nie? Czy tam na mailu i tak dalej. No nie? Dobra. Następny krok to to, o czym mówiłem, a mianowicie komisyjne wrzucenie losów, które już wygrały, z powrotem do urny. To są losy, które już zgarniały dzisiaj iPhony, które już zgarniały dzisiaj konsole, samochody sportowe na weekend. Nie? To może pani da. Już wygranych znajdują się w protokole, a zgodnie z regulaminem zostały umieszczone ponownie w urnie. Mhm. I teraz poproszę o pomieszanie. Ja bym chciał jeszcze tylko zamknijmy tu i pokażmy, że nigdzie tutaj na listwach nie ma... No oczywiście my będziemy to jeszcze oczyszczać przed samym tak, tak, no. Ale że teraz jakby nie ma żadnej na listwie. Pokażesz tu? Tutaj jest taka listwa na przykład, że na niej nic nie leży. Nie? Z góry też widać, że każdy numer jest inny. I mi się zaczyna chwiać głos, albowiem zaczynam się stresować. Dawaj. Dobra, zamykajmy i działajmy. Teraz musimy wymieszać najlepiej, jak było w życiu kiedykolwiek wymieszane. Ja se siądę, bo mnie bo pierdolca to staje. Ile z ludzi na żywo? Teraz? Więcej niż na konferencji Fejbu. 213 tysięcy. 216 tysięcy ludzi na live'ie, ja pierdolę. tysięcy ludzi na żywo u jednego twórcy. To jest kurwa chore, to jest małe miasto. Jakie małe? To jest normalnie duże miasto. To jest duże miasto ludzi, którzy spotkali się wszyscy razem i przed telewizorem to oglądają. Ja jebę. Ta akcja to jest taka historia polskiego YouTube'a, że to kurwa w filmach dokumentalnych będzie grane. Okay.
Dobra, tamto pokazanie było na nic, no bo jakby teraz siedziałem, kamera nie była chwilę na mnie, więc jeszcze raz. Popatrzcie, ja tu mam 3 siódemki, nie? Dla kogoś to będą szczęśliwe 3 siódemki. Nic nie ma. Nic nie ma. 221 tysięcy ludzi teraz patrzy, jak wytrzepuje coś z rękawa. Będę losował ze środka. Serce mi napierdala tak, że nie dziwię się, jak je słychać przez krawatówkę. Lewa ręka, ze względu na to, że na prawej jest bransoletka. Lewa łapa, nic w niej, nic pomiędzy nią. Mogę? Uwaga. Głowa do góry, totalnie nie zwracając uwagi na to, co będę stamtąd wyciągał. Jest jeden? Jest jeden. Uwaga. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Czytam. G jak Grażyna, 3 Grażyna Tomasz. G3GT. W jakimś domu w tym momencie w Polsce wybuchła kurwa bomba. Aleksander. Mężczyzna Aleksander. Aleksander. 225 tysięcy ludzi jest na live'ie. Aleksander. Odbierz telefon, Aleksander. Aleksander? Tak, to ja. Oglądasz live'a? Oglądam, no kurde, oglądam. Wiesz, co się właśnie stało? No, nie wierzę. Ty to powiedz. No, wygrałem CS-a. Ja pierdolę. Aleksander, kurwa, wygrałeś CS-a! Czy ty płaczesz, stary? Bo ja się tu zaraz rozpłaczę. A jeszcze może wątpiłem w to, że to jest możliwe. Albo ty się tak cieszysz, albo jesteś najebany, albo płaczesz. Nie, ale... Nie mogę uwierzyć po prostu. W tym momencie usłyszałeś to na telewizorze, ja słyszałem to w tle. Ja mam łzy w oczach, stary, kurwa. Ty nawet nie wiesz... Ty nawet nie wiesz, stary, jakie mi teraz ciśnienie zeszło, kurwa. Robimy tą... Ja będę ryczał razem z tobą, stary. Robimy tą akcję, stary, od tygodni. Ja, stary, nie mogę spać przez ostatnie tygodnie. Ostatnie dnie, kto to wygra? Ja normalnie mam łzy w oczach. Masz iPhone'a? Dzwonię na FaceTime. Stary, ja mam łzy w oczach normalnie, kurwa. Tyle tygodni jest takiej presji, no nie? Żeby pieniądze na to nie poszły w pizdu i tak dalej. Kurwa, i wygrywa jakiś ziomal, jakie mi ciśnienie zeszło w ogóle, że to nie jest nikt znajomy ani nikt, no nie? Odbieraj na FaceTime, stary. To połącz się, stary, z Wi-Fi i ja chcę zobaczyć twoją gębę. Tylko czekaj, żeby pokazać twoją gębę do kamery, to muszę ściągnąć twój numer telefonu z góry, dobra. Gość się, kurwa, rozłączył. Czekaj, no ja oddzwonię do niego, nie? No dzwonię. Dobra, coś rozłączyło, albo ty rozłączyłeś. No, jestem. Cześć.
Stary, kurwa, ja mam takie ciśnienie od tygodni. Ostatnie 2-3 dni cały czas taka presja, że wygra to jakiś znajomy, co kupił, albo coś w tym stylu. Jak ja to wytłumaczę, czy to się w ogóle zwróci, czy kurwa, stary, nikt mi nie będzie zarzucał oszustwa i tak dalej, no nie? I teraz, kurwa, dzwonię, odbiera chłop, który nie wie, co się dzieje, ja nie znam jego głosu, nie znam żadnego ziomka, który ma na imię Aleksander i widzę, stary, ciebie, gdzie nigdy w życiu cię na oczy nie widziałem. I w tym momencie, stary... Widzieliśmy się, mam nawet to zdjęcie. Gdzie? Kiedy? W wakacje byłeś wtedy AMG GTR-em, no to już dawno temu, to z półtorej roku temu. No. Kurwa, stary, żebym ja pamiętał, z którymś te zdjęcie robiłem. W każdym razie, kurwa, skąd jesteś? Ze Szczecina. A teraz gdzie jesteś? No w domu, pod Szczecinem. I oglądasz z kobietą? Cześć, kobita, jak masz na imię? Hej, jestem Maja. Ty masz na imię Maja. Powiedz mi, Maja, co mówiłaś, jak ten wariat kupował pakiety? No, kupił najpierw 2 za po 10 i ja już mówiłam, że dużo i że bez sensu. I jeszcze dzisiaj dokupił jeszcze jeden pakiet za te 200 i też powiedziałam, że po co tyle i w ogóle... Tak naprawdę miałem 4 pakiety, o jednym nie wiem. Maja. Ale przeproś go. Przepraszam, że gadałam głupoty, tak? Słuchaj, mordo, ile masz lat? 21. Halo? 21, tak? 21. Zacina cię, o. A o ile można, jakby pracujesz, uczysz się, powiedz coś więcej. No, aktualnie się uczę, próbuję, chciałem iść na medycynę właśnie, uczę się do matury. To wiesz, że teraz na maturę podjedziesz CS-em? Nie wierzę w to, nie. To nie dochodzi do mnie. Co chcesz zrobić z tym autem, co myślisz? Sprzedasz je, zostawiasz? Stary, masz wypięte kory, ja też mam wypięte kory. Prowadzę tego live'a od 4 godzin, stary. Jestem wyjebany jak Jezusowe ciżemki. Nie wiem, jak mam na imię, ale stary, zszedł mi kamień z serca. Nie wiem, ile było ludzi na live'ie w piku. 200 ile? 229 tysięcy ludzi było na żywo, stary, w live'ie w piku. To jest chyba jakiś rekord. I... Kończę, stary, i muszę się zresetować, muszę się, stary, czegoś napić, zjeść, kurwa, kawałek pizzy i będę do ciebie dzwonił, żeby ustalić szczegóły, ale wygrałeś, stary, CS-a, nie? Dobra, dzięki. Nie wiem, co powiedzieć, nie wiem. Muszę sam odpocząć. To się nie stało. Ja pierniczę. Naprawdę? Powiedz, stary, rodzicom. Zaraz im powiem. Patrzcie na niego. Ty jesteś, kurwa, tak samo zmielony jak ja. Nie, ja muszę w ogóle się zresetować na razie. Ja muszę usiąść, opłonąć. Nie mogę tak. Ręce się trzęsą całe, nie mogę. Dobra, jesteśmy w kontakcie, mordo. Dobra. No. Odmeldowuję. No nie wiesz, kurwa. Tak. Aha. Dobrze, więc jakby pani z nadzoru mówi, że muszę powiedzieć, że to nie jest tylko samochód, tylko BMW M3 CS, dodatkowo paliwo o wysokości 6000 zł, karta paliwowa oraz 10 opon, zarówno letnich, jak i zimowych, do tego samochodu, no nie? To tak na zakończenie. G3 GT. GT to takie oznaczenie dość częste spotykane w motoryzacji i to chyba był znak, nie? Nie będę już gadał głupot, chyba zrobiliśmy rekord na live'ie. To było pojebane. Nara.